Dzień dobry, witam serdecznie. Rafał Kula z tej strony, Fitness Aquapark Wrocław. Dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby odpowiedzieć na jedno pytanie, które zadam koleżance, która wykonuje trening cardio. Uwaga, bardzo proszę ze mną. Dzień dobry, cześć. Cześć. Jak trening? W porządku. I teraz powiedz mi proszę, czy robisz tylko cardio, czy część siłową także? Bardzo rzadko część siłową. Znacznie częściej jednak tutaj aeroby, czyli bieżnia, rowerek, co jeszcze, elipsa. Okay. Czyli generalnie unikasz części siłowej. Tak. Dlaczego? Troszkę się boję. Po pierwsze, są też myślę takie standardy, że jednak mężczyźni ćwiczą klatę, mięśnie ud, a kobiety bardziej ćwiczą sylwetkę. Myślę, okay, że takie są stereotypy. Tak, właśnie tu po to jesteśmy, żeby te rzeczy rozwiać. Czyli boisz się generalnie przyrostu jakiejś niepotrzebnej masy mięśniowej, tak? Która twoim zdaniem jest niekobieca. Tak. Okej, okay, dziękuję bardzo i życzę miłego treningu. Dzięki. Nie ma kobiety, a powinny być, ponieważ brak tego treningu, jeżeli chodzi o sylwetkę kobiety i sylwetkę kogokolwiek, to jest po prostu odbieranie sobie możliwości, tak? Kobieta odbiera sobie możliwości, nie trenując w ten sposób siłowo. Oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale taki element powinien się znaleźć w jej treningu. Trening siłowy jest to trening, który najbardziej podkręca metabolizm, wydziela się najwięcej hormonów. Żaden trening nie wywoła takich zmian jak trening siłowy z obciążeniem. Oczywiście. Dla każdego obciążenie to jest co innego, tak? Kobieta może mieć 5 kg, może mieć 1 kg, może mieć 20. Ważne, żeby to obciążenie było dla niej optymalne i żeby dla niej było to ciężkie do wykonania. Wtedy możemy mieć pewność, że nastąpią zmiany, że stworzymy prawidłowe środowisko treningowe, trudne, pod wpływem którego organizm będzie musiał zareagować, mięśnie zareagują, tak? Nie staną się większe, bo u kobiet to się nie dzieje. Potrzebny jest do tego testosteron, tak? Którzy mają mężczyźni, kobiety tego testosteronu na szczęście nie mają. I w związku z tym nie mają co się obawiać, jeżeli chodzi o przyrosty masy mięśniowej. Także tutaj z kolei bardzo dobrze wypala się tak zwany glikogen mięśniowy na treningu siłowym, czyli coś, co musi zostać wypalone, żeby tkanka tłuszczowa mogła być spalana. Zawsze pierwszy jest glikogen mięśniowy, czyli węglowodany, później tkanka tłuszczowa. Więc kolejny raz, nic tak dobrze nie wypala tego glikogenu, który musi zejść, żeby można było się dokopać do właśnie tej tkanki tłuszczowej, która jest wykorzystywana tylko i wyłącznie jako materiał zapasowy. Więc w tych skrajnych przypadkach dopiero, kiedy tych węglowodanów już nie ma. I znowu trening siłowy się tutaj pojawia i dzięki niemu można spalać tkankę tłuszczową szybciej i bardziej efektywniej. Jeżeli panie boją się lub nie wiedzą jak, zawsze można zapytać instruktora. My naprawdę chcemy, żeby panie tutaj trenowały. To jest korzyścią dla wszystkich, tak? I proszę się nie bać panów. Panowie mają swój trening, wy macie swój. Skupcie się na sobie i walczcie. Pozdrawiam. Hej!